Cześć kochani, tak jak obiecałem, jestem w Szwecji, doleciałem bezpiecznie i jestem tutaj z Łukaszem. Żona jest w pracy, Iza, którą bardzo pozdrawiamy. Pewnie się zdziwi, jak zobaczy to wszystko, co się dzieje na YouTubie. Dzieciaczki w szkole, ale chcieliśmy rozpocząć ten odcinek kwadransika nietypowo od uwielbienia, od modlitwy. Łukasz z Izą nagrali płytę Puzzle, ich zespół Oliwa. Możecie znaleźć tę płytę na Spotify albo też w dobrych sklepach. Także zachęcam Was, byście w tą płytę mogli się zaopatrzyć, a Łukasza poprosiłem, żeby poprowadził na samym początku i na koniec uwielbienie. Więc pomódlmy się wspólnie i niech Bóg będzie uwielbiony. Kocham Cię, Królu mego serca. Kocham Cię, światło mego życia. Kocham Cię, Jezu. I jedno wiem na pewno, Ty zawsze jesteś ze mną. Nic mnie nie odłączy od miłości Twej. I jedno wiem na pewno, Ty zawsze jesteś ze mną. Nic mnie nie odłączy od miłości Twej. Tak, Panie, chcemy Cię uwielbiać, chcemy wejść też w to, co przygotowałeś dla nas. Prosimy Cię, niech Twoje imię będzie uwielbione i niech to słowo, które za chwilę usłyszymy, niech przemienia nasze życie. Widzimy się za moment na rozważanie Bożego Słowa. Cześć kochani, widzimy się, tak jak obiecałem, już w Szwecji, także znalazłem 15 minut, żeby nagrać ten kwadransik i dzięki Łukaszowi i Izie mam też możliwość, by coś do Was powiedzieć z tego miejsca. Także dzisiaj będziemy rozważali drugą księgę Samuela, 7 rozdział od 1 do 8 wersetu. Przeczytamy sobie ten fragment wspólnie oraz 12 i 13 werset. To będą dwa fragmenty, które pomogą nam w rozważaniu Bożego Słowa i w zastanowieniu się dzisiaj nad tym, jakie miejsce w moim życiu odgrywa modlitwa i jak ważna tak naprawdę modlitwa w naszym życiu powinna być. Także przeczytajmy wspólnie te dwa fragmenty Bożego Słowa. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dzisiejszego dnia. Przebywałem w namiocie albo przybytku. Przez czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do sługi mego Dawida. To mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I tu przejdziemy do drugiego fragmentu, od 12 do 13 wersetu. Kiedy wypełnią się dni twoje i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Więc słowo, które przed chwilą przeczytaliśmy, mówi bardzo jasno o pragnieniu, które król Dawid ma w swoim sercu, by Bóg był pierwszy, by Bóg był uwielbiony w życiu całego narodu, za który Dawid odpowiadał. I Dawidowi w sercu pojawia się pragnienie, by zbudować świątynię dla Pana, by zbudować mu dom, by otoczyć go taką chwałą, jaką jeszcze nie był otoczony. I Dawid zaczyna się zastanawiać, czy to jest w porządku, że ja mieszkam w wielkim pałacu, ja mieszkam w wielkiej świątyni, a Arka Pana po prostu jest w namiocie. I tej samej nocy, kiedy ta myśl przychodzi do i ta modlitwa wychodzi też z ust Dawida,
przychodzi słowo prorocze do proroka Natana, który mówi z natchnienia Bożego, że tym, który zbuduje dom Bogu, który zbuduje mu przybytek, będzie Salomon, będzie jego syn, jego potomek. Ale co jest rzeczą, która jest bardzo istotna i bardzo ważna tutaj? Serce, które miał Dawid, było szczególnym sercem. Jego myśli pokazują tak naprawdę, co się działo w jego wnętrzu. To był człowiek, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał sobie to, co pomyśli Bóg, to, co powie Bóg, nie to, co powiedzą ludzie, to, co mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, ale Boże pragnienia, Boże myśli, Boże plany, Boże wizje były dla Dawida czymś naprawdę pierwszym, kluczowym i to Bogu podobało się bardzo, bardzo mocno i to wyróżniało Dawida spośród innych ludzi, którzy byli w Izraelu w historii. I powiem wam szczerze, moją pierwszą refleksją było to, kiedy przekładamy sobie to, co działo się w sercu Dawida na nasz grunt, na grunt naszych wspólnot, naszych nawet modlitw, które prowadzimy, jak często słyszy się taki argument, a nie módlmy się w ten sposób, bo ja takiej modlitwy nie lubię. Nie módlmy się tak długo, bo ja się tak źle czuję, ja wolę taką modlitwę. Ja. Ciągle myślimy o sobie. Zastanawiamy się, jak się modlić, żeby nam to odpowiadało. Jak poprowadzić wspólnotę, żeby nam było wygodnie. A kto zadaje jako pierwsze pytanie, takie pytanie, które zadawał Dawid, a co na ten temat myśli Bóg? Jak Bóg czuje się w naszych wspólnotach? Jak Bóg czuje się w mojej modlitwie? Czy taka pieśń, którą zaśpiewam, czy spodoba się Bogu, a nie czy spodoba się ludziom? Czy spodoba się Bogu, którego uwielbiam, a nie tym, którzy przyjdą i być może później będą oceniali, wstawiali gwiazdki, czy się podobała piosenka, czy się mniej podobała? Powinniśmy z powrotem odwrócić priorytety i zacząć zadawać pytanie Bogu, Boże, czy to w moim życiu się Tobie podoba, czy to w moim życiu jest w porządku przed Tobą, a nie przed ludźmi, z którymi nawet żyję i nawet jestem we wspólnocie. Więc Dawid był człowiekiem, który rozpoznawał Boże potrzeby i ostatnią księgą Starego Testamentu jest księga Malachiasza, tam też możemy to znaleźć, ale w księdze Ageusza, bo do niej chciałbym, żebyśmy się na chwilkę też odnieśli, możemy znaleźć takie cztery wersy, które chciałbym przytoczyć od pierwszego rozdziału, drugi werset do wersetu szóstego. Tak mówi Pan Zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc, tak mówi Pan Zastępów, rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje, odkładając do dziurawego mieszka. Bóg przez proroków objawia to samo przesłanie Izraelowi. I Dawid jest człowiekiem, który to łapie, który ma serce, który jest w stanie zrozumieć to przesłanie i wołanie Boga. Zatroszcie się o moje królestwo, zatroszcie się o mój dom. A mój dom, tak jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale od 12 do 17 wersetu jest to opisane. Mój dom ma być domem modlitwy. Dom mojego Ojca ma być domem modlitwy. Bóg chce, żebyśmy z powrotem wrócili do właściwych priorytetów, by to, co pierwsze, było pierwsze. By to, co jest najważniejsze w naszym życiu, było naprawdę najważniejsze. Co się dzieje, to w tej księdze proroka Ageusza, którą przed chwilą przeczytaliśmy, możemy zauważyć, co dzieje się w życiu człowieka, który nie modli się, który nie stawia Boga na pierwszym miejscu. Często nasze życia są jedną wielką frustracją. Zastanawiamy się, czemu to nie działa, czemu gdzieś w moim życiu się nie dzieje, czemu nie widzę błogosławieństwa, czemu nie widzę odpowiedzi. Może dlatego, że się nie modlimy. A jeśli nawet mamy pozór modlitwy w naszym życiu, to znaczy gdzieś ta modlitwa jest, to trzeba się zastanowić, czy ona ma jakąś jakość. Czy ta modlitwa jest faktycznie modlitwą z serca, czy dajemy Bogu czas. Czy ta modlitwa jest w naszym życiu tylko dodatkiem do obowiązków, czy jest priorytetem. I chciałbym wam zaproponować taki krótki rachunek sumienia, który sam sobie robię, dlatego wiem, że działa.
spróbuj wziąć teraz na tapetę jeden zwykły dzień w tygodniu, kiedy nie masz spotkania modlitewnego, kiedy nie masz spotkania w kościele, kiedy być może nie idziesz na Eucharystię, ale chciałbym, żebyś zastanowił się nad takim zwykłym, normalnym dniem i zadał sobie pytanie, gdzie w tym dniu jest modlitwa? Kiedy wstajesz, wiesz, że masz dzień wolniejszy od obowiązków albo taki dość standardowy dzień, bez grupy modlitewnej, gdzie w tym dniu jest modlitwa? Czy kiedy wstajesz rano, pierwszą twoją myślą jest, by przywitać się z Bogiem, by spędzić z Nim chwilę? Czy kiedy idziesz spać, czy ostatnią twoją myślą jest to, żeby spędzić z Nim jeszcze moment, jeszcze 5 minut? Czy podczas dnia znajdujesz czas na bycie sam na sam z Bogiem? Na to, by zamknąć się, jak mówi Słowo, w swoim pokoiku, w swojej izdebce. Różne tłumaczenia różnie mówią. Ale by być z Nim, by przebywać z Nim. Bo kiedy pierwsze staje się pierwsze, zaczynasz widzieć owoce, zaczynasz widzieć błogosławieństwo, kiedy Bóg staje się pierwszy, kiedy twoje życie będzie domem modlitwy, wtedy będziesz widział, jak Bóg przejawia się w twoim życiu. Będziesz widział Jego błogosławieństwo. Wtedy czas frustracji się skończy. Odpowiedzią jest modlitwa. Więc co jest największą przeszkodą, byś mógł się modlić? Co jest największą przeszkodą w dzisiejszych czasach? Moim zdaniem największą przeszkodą w życiu modlitewnym jest brak czasu, jest ciągły pośpiech. To jest coś, co sprawia, że życie modlitewne w naszym życiu często jest na bardzo, bardzo niskim, słabym, kiepskim poziomie. A jeśli nie ma w naszym życiu modlitwy, to nie ma w naszym życiu owoców. Jeśli się duchowo nie karmisz, to nie będziesz produktywny. Jeśli nie będziesz miał tego czasu z Nim, to skąd masz widzieć w swoim życiu duchowym przełomy, odpowiedzi Boga? Kiedyś słyszałem bardzo też ciekawe zdanie dla ludzi, którzy zadowalają się tylko godziną w niedzielę w kościele. Jeśli dajesz Bogu tylko godzinę w niedzielę podczas mszy, to dlaczego oczekujesz, że Bóg będzie działał w twoim życiu przez 7 dni w tygodniu? Spróbujmy wczuć się w ten fragment, który dziś słyszeliśmy, w tą tęsknotę Boga, bo tak naprawdę te słowa przez proroków, które zostały wypowiadane, czy przez na początku Natana, czy później proroka Ageusza, przez to, co wychodzi z ust króla Dawida, jest tęsknotą Boga za tobą. Bóg za tobą tęskni. Bóg tęskni za czasem spędzanym z tobą sam na sam. Więc bądź człowiekiem, który weźmie wołanie Boże na serio i który w swoim życiu znajdzie czas dla tego, który jest pierwszy, który powinien być pierwszy, który jest Stwórcą. On chce przemienić twoje życie. On chce odpowiadać na modlitwę, którą zanosisz. Ale znajdź dla Niego czas i rozpocznij już od dzisiejszego dnia. Panie, chcemy Cię prosić, żeby tak jak usłyszeliśmy w tym słowie, Twój dom był domem modlitwy. Byśmy my byli ludźmi, którzy kochają Twój dom, kochają miejsce modlitwy, miejsce spotkania z Tobą. Chcemy, by nasze życia były pełne modlitwy, dlatego prosimy Cię, przyjdź i dopomóż nam. Zaśpiewajmy wspólnie. I jedno wiem na pewno, Ty zawsze jesteś ze mną, nic mnie nie odłączy od miłości Twej. I jedno wiem na pewno, Ty zawsze jesteś ze mną, nic mnie nie odłączy od miłości. Zawsze jesteś ze mną, nic mnie nie odłączy od miłości Twej. I jedno wiem na pewno, Ty zawsze jesteś ze mną, nic mnie nie odłączy od miłości Twej. Niech tak się stanie w Twoim i naszym życiu. Amen.